Spotykamy się dzisiaj na warszawskiej premierze, tutaj w Teatrze Dramatycznym z Teatrem Poznańskim. Będzie piękna premiera musicalu Virtuoso o Janie Paderewskim. No właśnie, czego możemy spodziewać się po tym musicalu? Naprawdę fantastycznego wieczoru, świetnej rozrywki i pokazania wybitnej postaci, bardzo ważnej dla Polski w zupełnie inny sposób niż byśmy pomyśleli. Ignacy wywalczył dla Polski wolność, to po pierwsze, ale nie można zapominać o tym, że był na te swoje czasy, był prawdziwą gwiazdą. W zasadzie już wtedy popkultury można by to tak nazwać. I w przepiękny sposób udało mu się połączyć tę popularność swoją i wykorzystać ją na rzecz wtedy chyba dla Polaków najważniejszą. Walczył w słusznej sprawie. Musical pokazuje to w taki sposób, że nawet myślę najmłodsi, najbardziej wymagający widzowie otrzymają nie tylko dużo rozrywki, ale z drugiej strony otrzymają te historie, te informacje, które powinni poznać o Ignacym Janie Paderewskim. Teraz też jest dobry czas, bo sierpień, jest dużo różnych patriotycznych obchodów, na przykład Jutro Wojska Polskiego i ta premiera bardzo fajnie wpisuje się, ta data. Ale chciałam jeszcze zapytać panią odnośnie, jak pracowało się nad choreografią do tego właśnie musicalu Virtuoso. To była bardzo ciekawa przygoda, ponieważ muzyka Mafii Hardego jest, bardzo niesie, inspiruje, bardzo różne. Mogłam użyć środki wyrazu w choreografii, różne techniki, bo i jest i disco, i rock and roll, i współczesny taniec. I ta muzyka niesie. I na przykład jest utwór Pady Maniak, który rozpoczyna musical. No i od razu jest tak, że noga chodzi i ten Ignacy Jan Paderewski naprawdę jest tą gwiazdą rocka. I jest tak pokazany, bo on był bardzo charyzmatycznym pianistą. Tam ludzie szaleli, fanki obcinali mu włosy. I to my tego nie wiemy tak naprawdę. Ja się bardzo dużo o Ignacym dowiedziałam. To jest niesamowita, ciekawa postać. I pokazana właśnie w taki sposób, właśnie jak mąż powiedział, że i dla młodych ludzi, i dla starszych ludzi, i można się pośmiać i wzruszyć, bo są też różne, jak to się mówi, wydarzenia z jego życia, o których pewnie normalnie nie wiemy, no i szalejące Heleny za nim na przykład. Tak, moja żona przepięknie spersonifikowała muzykę w tym musicalu. Moim chyba ulubionym elementem są takie tańczące na fortepianie nutki, do których użyła swoich najlepszych sił. Tam wspaniałe tancerki z Poznania tworzą w zasadzie magię i bardzo lubię ten musical. Cieszymy się, że przejąłem to na siebie. Nie, jesteśmy bardzo zadowoleni, że naprawdę mamy możliwość zagrania w Warszawie spektaklu Virtuoso, ponieważ zespół teatru muzycznego naprawdę jest fantastyczny. Wybitne głosy, niesamowicie tancerze. Wszyscy, jest jeden zgrany organizm. Tak naprawdę oczywiście na tą premierę, na to, co się dzieje na scenie, sztab ludzi pracuje i uważam, że Teatr Muzyczny w Poznaniu z dyrektorem Przemysławem Kieliszewskim i Andrzejem Hamerskim no po prostu stworzyli taką grupę ludzi, którzy idą do przodu i bardzo wartościowe rzeczy robią i to się czuje i jest super. I cieszę się, że my bierzemy w tym udział razem. A kogo będzie można zobaczyć właśnie z tancerzy i z solistów w tym musicalu? Dzisiaj, teraz premierę o 15 jako Jan Ignacy Paderewski gra Marcin Januszkiewicz. W roli Heleny Modrzejewskiej jest Barbara Mercer, a Anna Lasota Górska. Helena Górska i Górski Robert Ellis. Jeszcze zapytam, czy będzie można zobaczyć właśnie te takie smaczki biograficzne, o których Polacy nie wiedzą, właśnie Paderewskiego w tym musicalu? Czy będzie to ukazane? Tak, jest cała droga jego pokazana, jak wywalczył nam niepodległość, rozmowę z prezydentem. Tak, to wszystko jest. Historycznie tak, ale tak. Pokazany jest uchylony rąbek tajemnicy, jeżeli chodzi również o jego życie prywatne. Oczywiście dla biografów i dla ludzi, którzy interesują się tą postacią, wszystko jest już wiadome, ale myślę, że taki przeciętny Polak, który wie, kim dla Polski był Ignacy Jan Paderewski, nie zdaje sobie sprawy, że ten koleś miał jaja. Jasne. Na koniec jeszcze zapytam o kolejne nowe plany zawodowe na ten jeszcze rok.
na ten rok. Mnie czeka premiera akurat w Teatrze Syrena bajki Kajko i Kokosz. A no męża, mam nadzieję, że w końcu film Furioza będziemy mogli ją zobaczyć. Mam nadzieję, że do tego 22 października wytrwamy, nie będziemy zamykani i będziemy mogli Państwu pokazać wszystko to, co udało nam się przez ostatnie miesiące zrobić.